Większość psów na dźwięk dzwonka do drzwi, domofonu czy pukania do drzwi zareaguje podbiegnięciem do tych drzwi i głośnym szczekaniem. I jest to zachowanie bardzo typowe, zwłaszcza jeżeli pies jest podekscytowany tym, że przychodzą do nas goście, albo kiedy czuje się zaniepokojony tym, że jakiś intruz kręci się gdzieś blisko psiego terytorium. I poprzez to głośne szczekanie pies chce nas tutaj po prostu ostrzec, że ktoś obcy zbliża się do naszego mieszkania. Takie zachowanie psa przez wiele tysięcy lat było przez ludzi bardzo silnie wzmacniane, ponieważ głośno szczekający pies potrafił ostrzec całą wioskę przed tym, że zbliża się jakiś drapieżnik, ktoś obcy, intruz czy jakieś inne niebezpieczeństwo. I taka alarmowa funkcja psa była przez ludzi po prostu pożądana. Teraz, kiedy coraz więcej osób przenosi się do dużych miast, mieszka w blokach, gdzie tych ludzi, psów i różnych odgłosów jest bardzo dużo, no to niestety te naturalne zachowania psów, które były wzmacniane przez ludzi przez tysiące lat, teraz okazują się być niezbyt pożądane, ponieważ pies, który reaguje głośnym szczekaniem na każdy najmniejszy szelest na klatce schodowej, może być naprawdę uciążliwy nie tylko dla opiekuna i jego rodziny, ale też dla sąsiadów. Wybierając psa do mieszkania w bloku, warto zastanowić się nie tylko nad tym, jak dana rasa psa wygląda, jaki ma temperament, ale też w jakim celu była hodowana, ponieważ niektóre rasy psów były hodowane po to, żeby być bardziej szczekliwe od innych. I tak na przykład norowce, takie jak jamniki, teriery, to są wszystko takie rasy psów, które były i nadal są hodowane do polowań, do wypłaszania zwierząt z nor. I tutaj bardzo przydaje im się właśnie takie głośne szczekanie. Psy pasterskie czy stróżujące są hodowane po to, żeby bronić swojego stada. Gdy tylko zbliża się do niego jakiś intruz, drapieżnik, poprzez głośne szczekanie nie tylko odstrażają tego drapieżnika, ale też informują pasterza o tym, że zbliża się jakieś zagrożenie. O ile nie powinno nikomu specjalnie przeszkadzać to, gdy nasz pies raz czy dwa razy szczeknie w momencie, kiedy ktoś wchodzi do naszego mieszkania, no to już w sytuacji, kiedy pies na najmniejszy dźwięk na klatce schodowej, czy na dźwięk właśnie pukania do drzwi, domofonu czy dzwonka, szczeka bardzo głośno, nie jest w stanie się uspokoić, nie jest w stanie powstrzymać tego szczekania, no to już rzeczywiście może to być uciążliwe. Na szczęście są sposoby na to, żeby nauczyć psa innej reakcji na taki bodziec jak pukanie do drzwi, dźwięk domofonu czy dzwonka. Na początku musimy odwrażliwić sobie psa na wszystkie te dźwięki, które powodują niepożądaną reakcję. Jeżeli pies szczeka na dźwięk pukania do drzwi, dzwonka czy domofonu, no to musimy na każdy z tych dźwięków odwrażliwić psa osobno. Cały proces najlepiej rozpocząć jest daleko od drzwi wejściowych, ponieważ to jest ta okolica, gdzie pies jest mocno pobudzony i bardzo trudno może mu na początku być zachować spokój właśnie w okolicach drzwi wejściowych. Dlatego cały proces odwrażliwiania najlepiej rozpocząć sobie w innym pomieszczeniu, gdzieś w kuchni, w salonie czy w sypialni, daleko od drzwi wejściowych i później stopniowo dopiero będziemy się do tych drzwi wejściowych zbliżać. Na początku zaczynamy też z możliwie małą intensywnością bodźca, na który chcemy psa odwrażliwić. Tak więc jeżeli pracujemy nad dźwiękiem pukania, no to możemy bardzo cicho pukać w podłogę czy na przykład w jakieś drewniane meble. Jeżeli zaś pracujemy nad odwrażliwieniem psa na dźwięk domofonu czy dzwonka do drzwi, no to najlepszym rozwiązaniem jest tutaj po prostu nagrać sobie ten dźwięk na telefon, dzięki czemu możemy na początku ustawić go bardzo cicho, tak żeby pies go słyszał, ale żeby nie reagował szczekaniem i podbieganiem do drzwi. Całe ćwiczenie odwrażliwiania polega na tym, że puszczamy psu dźwięk, który zwykle powoduje szczekanie, bardzo cicho, tak właśnie, żeby pies go słyszał, ale żeby nie zaczął jeszcze szczekać. I w momencie, kiedy pies na ten dźwięk reaguje spokojnie, nagradzamy go. Możemy tutaj dać psu nagrodę prosto do pyszczka, albo też poturlać ją po ziemi w kierunku od drzwi, tak żeby złamać trochę ten schemat, że w momencie, kiedy pies słyszy pukanie czy dźwięk dzwonka, biegnie do drzwi i szczeka, tutaj uczymy go czegoś przeciwnego. Uczymy go, żeby na ten dźwięk odbiegał jak najdalej od drzwi.
Po kilku udanych powtórkach możemy zwiększyć głośność tego dźwięku, nad którym pracujemy i stopniowo zacząć zbliżać się do drzwi wejściowych. Jeżeli na którymkolwiek etapie pies zacznie nam szczekać, to jest to jasna informacja, że chcemy od niego za dużo i że to ćwiczenie jest dla niego jeszcze za trudne. Zamiast więc powtarzać niepożądane zachowania psa, lepiej jest cofnąć się w szkoleniu o kilka kroków i albo przyciszyć sobie dźwięk, nad którym pracujemy, albo oddalić się jeszcze bardziej od drzwi wejściowych, tak żeby psu udało się wykonać ćwiczenie. Gdy pies nie reaguje już na nasze pukanie czy na dźwięk dzwonka puszczany z telefonu, można przejść do kolejnego ćwiczenia i zacząć sobie pracę z odwrażliwianiem prawdziwego dźwięku dzwonka do drzwi czy domofonu. Zawsze ten prawdziwy dźwięk będzie brzmiał trochę inaczej niż ten nagrany na telefon i pies świetnie to wyłapie, dlatego jeżeli chcemy naprawdę odnieść sukces, musimy nauczyć psa reagować spokojnie na dźwięk samego dzwonka do drzwi, a nie tylko na ten dźwięk nagrany na telefonie. Żeby to zrobić, oczywiście będziemy potrzebowali pomocy asystenta, który będzie albo pukał do drzwi, albo do nas dzwonił. I na samym początku warto ustawić się znowu możliwie daleko od tych drzwi wejściowych, żeby nie skazywać psa na porażkę, tylko żeby ułatwić mu maksymalnie to zadanie i żeby móc wyłapać i nagrodzić spokojne zachowanie psa. Prosimy więc asystenta, by zapukał albo zadzwonił do drzwi i gdy tylko pies zachowuje się spokojnie, natychmiast nagradzamy go. Oczywiście po kilku udanych powtórkach możemy podchodzić coraz bliżej drzwi wejściowych, sprawiając tym samym, że to ćwiczenie będzie dla psa coraz trudniejsze. Jeżeli na którymkolwiek etapie pies zacznie szczekać, zacznie się nadmiernie ekscytować, to nie ma co kontynuować tego ćwiczenia, tylko trzeba cofnąć się do wcześniejszego etapu. Być może nawet trzeba będzie wrócić jeszcze do odwrażliwiania psa na te dźwięki nagrane na telefonie, zanim zaczniemy pracę z prawdziwym dźwiękiem. Kluczem do sukcesu podczas odwrażliwiania psa na różne dźwięki jest umiejętne stopniowanie głośności tego bodźca, z którym pracujemy oraz szybkie wyłapywanie i nagradzanie spokojnych zachowań psa. Niektóre psy reagują szczekaniem nie tylko na sam dźwięk pukania czy dzwonka do drzwi, ale też na naszą reakcję, na to, że podchodzimy do tych drzwi, otwieramy je. To wszystko powoduje, że pies jest bardzo pobudzony, bardzo podekscytowany i nie potrafi opanować tego swojego szczekania. I jeżeli mamy takiego psiaka, no to oczywiście nie wystarczy odwrażliwienie go na same dźwięki, musimy też odwrażliwić go na tą naszą reakcję, czyli na to, że podchodzimy do drzwi, naciskamy na klamkę, otwieramy drzwi. Musimy psa nauczyć, żeby zachowywał się spokojnie również w tych sytuacjach. Brawo! Super kieski! Jeszcze raz? Ważne jest też to, żeby takie serie odwrażliwiania były dosyć krótkie, natomiast żeby powtarzać je często w różne dni i w różnych porach dnia, ponieważ psy bardzo szybko uczą się, żeby na przykład zachowywać się spokojnie w weekendy, bo tylko w weekendy z nimi mamy czas poćwiczyć, natomiast w tygodniu będą dalej normalnie szczekać. Z kolei jeżeli mamy czas, żeby tylko ćwiczyć z psem wieczorem, no to możliwe, że nauczymy go spokojnego zachowania na dźwięk dzwonka do drzwi czy pukania wieczorem, ale rano i tak pojawi nam się szczekanie. Dlatego jeżeli chcemy, żeby pies zgeneralizował sobie to zachowanie, musimy z nim ćwiczyć w różne dni i o różnych porach dnia. Innym sposobem na poradzenie sobie z takim nadmiernym szczekaniem psa na dźwięk pukania czy dzwonka do drzwi jest nauczenie go, żeby na te dźwięki wykonał jakąś inną czynność. Na przykład zamiast podbiegać do drzwi i szczekać, możemy go nauczyć, żeby szedł na swoje miejsce i grzecznie tam czekał, aż do polecenia
działania zwalniającego. Rozwiązuje nam to nie tylko problem szczekania, ale też inne problemy, które mogą się pojawić podczas wizyty gości, takie jak skakanie na gości, czy na przykład wybieganie przez otwarte drzwi. O tym, jak nauczyć psa polecenia na miejsce i jak nauczyć go, żeby zostawał na tym miejscu aż do usłyszenia polecenia zwalniającego, nagrałam film już wcześniej i link do niego zamieszczę Wam tutaj w opisie pod filmem. W momencie, kiedy chcemy nauczyć psa, żeby szedł na miejsce na dźwięk dzwonka do drzwi, robimy to dokładnie tak samo, jakbyśmy chcieli go nauczyć tego na polecenie na miejsce. Tylko zamiast słów na miejsce właśnie stosujemy sobie dźwięk dzwonka. Prosimy więc kogoś, żeby zadzwonił do drzwi i naprowadzamy psa na miejsce. Nagradzamy go tam serią smakołyków za to, że poszedł na to miejsce, że tam grzecznie został i dopiero po komendzie zwalniającej pozwalamy psu to miejsce opuścić. To jest bardzo ważne, żeby tego pilnować i żeby uczyć psa, że to ćwiczenie ma swój początek w momencie, kiedy usłyszy dźwięk dzwonka do drzwi i swój koniec dopiero wtedy, kiedy usłyszy polecenie zwalniające. Na miejsce, Wiktor. O, super! Super pies. Oczywiście na początku ćwiczymy sobie to wszystko na sucho, nie podczas wizyty gości, tylko wtedy, kiedy możemy skupić się na psie i w pełni kontrolować jego zachowanie. I dopiero w momencie, kiedy pies grzecznie wytrzymuje na swoim miejscu przez na przykład minutę czy dwie, zaczynamy wprowadzać pewne utrudnienia i na przykład podchodzimy do drzwi, zaczynamy je otwierać, rozmawiamy sobie z kimś przez te drzwi, cały czas oczywiście pilnując, żeby pies pozostał na swoim miejscu. Cześć, dzień dobry, chodź, zapraszam do środka. Jeżeli używacie klatki kennelowej dla psa, no to macie troszeczkę łatwiejsze zadanie, ponieważ wystarczy na dźwięk dzwonka nauczyć psa, żeby spokojnie sobie do tej klatki wchodził, można go tam zamknąć i wtedy spokojnie przyjąć gości. Natomiast jeżeli macie takie otwarte legowisko dla psa, z którego bez problemu może zejść, no to czeka Was troszeczkę więcej pracy z tym, żeby nauczyć psa, żeby na tym miejscu rzeczywiście zostawał, pomimo różnych rozproszeń, takich jak właśnie podchodzenie do drzwi, otwieranie ich czy rozmowa z kimś obcym, kto znajduje się za drzwiami. Ważne jest też to, gdzie to miejsce się znajduje. Dobrze, żebyśmy umiejscowili je możliwie daleko od drzwi wejściowych, tak żeby pies nie uczestniczył bezpośrednio w tym witaniu gości, ale żeby pies jednak widział, co przy tych drzwiach wejściowych się dzieje. Wiele osób popełnia taki błąd, że w momencie, kiedy przychodzą do nas goście, umieszcza psa w innym pomieszczeniu, albo to legowisko, na które odsyłamy psa, znajduje się w innym pomieszczeniu, także pies nie widzi bezpośrednio, co dzieje się przy tych drzwiach wejściowych. I to niestety wzmacnia taki niepokój psa. Pies nie wie, co tam się dzieje, nie wie, kto do nas przychodzi, czy ta osoba stanowi dla nas zagrożenie, czy nie, czy my ogarniamy w ogóle całą tą sytuację. I to wszystko powoduje, że pies będzie nam jeszcze bardziej szczekał. Natomiast w momencie, kiedy psiak nie uczestniczy w całej sytuacji, ale czuje się bezpiecznie i z bezpiecznej odległości sobie to wszystko obserwuje, no to dużo łatwiej będzie mu opanować swoje emocje, uspokoić się i przestać szczekać. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka będziecie już wiedzieli, jak nauczyć psa, żeby zachowywał się spokojnie w momencie, kiedy słyszy dźwięk dzwonka, domofonu czy pukania do drzwi. Jeżeli podobał Wam się ten film, to dajcie mi łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, zaglądajcie też na blog Piesologii i do zobaczenia!